Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Za chwilę Państwu coś pokażę. Nie chodzi mi o skalary, ale skalary też pokażę. Rio Nanai. Tutaj jedna para pływa, która mi składa w tym miejscu ikrę. A tu mi zaczęły składać. Widzicie, samica składa ikrę. Samiec podpłynął. Także na listku jest ikra. Jeszcze nie jest zapłodniona nawet. Samiczka zaczyna składać, samiec zapłodni ją. Ale nie będę nic sobie z tego robił, bo tu mam dwie pary, co składają właśnie ikrę Rio Nanai. Ale postanowiłem właśnie przygotować jeden akwarium dodatkowy i po prostu któregoś dnia odłożę jedną parę, ale bardziej obstawiam na tej parze, bo ta parka, ona parę razy dopiero składała ikrę, a tamte właśnie no też się zaczyna kombinować przy tym liściu już dużo razy, no ale te ryby, tak jak mówię, mają rok, muszą się nauczyć. Także będziemy czekać. Będziemy czekać. Żadnych tutaj nie będzie. Na razie nie będę kombinował. Przygotuję akwarium. Przełożę tą bardziej doświadczoną parę skalarów. I zobaczymy, co dalej będzie. A tu jeszcze o tych korzeniach Państwu powiem. Bo to tak właśnie podłączałem te korzenie do tego środkowego, co tu jest. I tu z boku. Ponieważ dlatego, że jak z tyłu mi rośliny zarosną, a jak widzicie tutaj moczarka już zarasta, inne rośliny tak samo, to będą mieli fajnie właśnie ryby takie kryjówki. Tu też mają porobione kryjówki. Także wszędzie kryjówki są porobione z tyłu. Te są porobione, których nie widać. Tak żeby rybki miały gdzie się oczywiście chować. No i tutaj ten jeszcze filter pokazuje biologiczny, pracuje nadal, widzicie, rośliny już zarastają, niedługo go nie będzie widać, będzie fajnie wyglądało. Także o, tu jeszcze Państwu pokażę, o, samiczka składa, samiec coś tam sobie robi, ale postanowiłem właśnie się wziąć tylko oczywiście za skalary. No i zobaczymy, co tam dalej będzie się działo. Na pewno będę Państwu nagrywał filmiki na bieżąco. Jak coś z tego wyjdzie, to będzie fajnie. Ale tak jak mówię, jeszcze są moim zdaniem ta ryba za młoda. Skalar powinien mieć bynajmniej 2 lata. One nie mają jeszcze 2 lat, także no, ale próbować zawsze można, przeganiają się. Tu jeszcze pokażę. Te młode skalary powrzucałem tutaj do akwarium. To są zwykłe skalary. Tu mam 3 czarne i 3, raczej 2 takie. Zaraz Państwu pokażę, o, coś takiego. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. O. No i dobra, zaraz przechodzimy właśnie do gupików i oczywiście Państwu pokażę i powiem, co się stało. No i jesteśmy przy akwarium z gupikami. Jak Państwo widzą, rośliny fajnie się rozrastają, ta tutaj się rozrasta na szerokość. Te były strasznie chore, tak jak mówiłem, roślinki, ale też pięknie zaczynają rosnąć. To jest akwarium na ziemi ogrodowej. Tak to wygląda. Ale coś w tym akwarium się dzieje. Tak jak niektórzy akwaryści właśnie narzekają, tak jak i
No ja też teraz będę narzekał. Zobaczcie sami. Zostały tylko samce. Wszystkie starsze samice, które się wykociły, po prostu padły. Padły. Powykrzywiało ich strasznie. Ostatnio miałem filmik bodajże wczoraj nagrać, ale nie miałem czasu. Mam takie problemy w domu. Raczej chodzi mi, że no, córkę mam w szpitalu. No i chciałem wam nagrać po prostu, jak taki głupik wygląda. Ale naprawdę nie miałem czasu. Dzisiaj no właśnie nagrywam, a wieczorem samiczka taka była pokręcona, że szok, nie? No tam krewetki, samce jak najbardziej, zobaczcie, nawet w dobrych kondycji, ale dla mnie to jeszcze jest za chudy samiec. Ta, to jest wszystko młode, młode gupiki. Tutaj same młode gupiki. I co postanowiłem? Postanowiłem, że zobaczymy, jak będą się po wykoceniu sprawować te młode samice. Jeżeli ich będzie dalej wykręcać, będą padać, po prostu gupików już nie będę trzymał. Już nie będę trzymał. Może ma ktoś lepszą rękę do gupików, ale kiedyś był gupik mocniejszy. Mocniejszy i zobaczcie sami. Taka mała samiczka, ona już jest kotna. Dla mnie to już, mi to na przykład już nie pasuje. Kiedyś była samica duża, wtedy jak była kotna, no i wtedy były mocniejsze ryby. To jest moje zdanie, także mówię to własnymi słowami. No i cóż tutaj więcej mogę wam powiedzieć, drodzy państwo. Korzenia takiego tutaj użyłem do tego akwarium. No i rośliny rosną. Wszystko na razie rośnie. Na razie rośnie. Tu mi to ładnie na szeroko się rozrasta. Także zobaczymy, jak te gupiki będą się zachowywały. Po prostu może całkiem nie zrezygnuję, zostawię może na jakieś najładniejsze samce z tych młodych. Samice mam zamiar, tak myślę sobie, żeby to odłożyć. Niech się powykacają do końca, bo wiadomo, że żyworodne ryby się do końca nie wykacają. I próbować coś może z takiego gupika zrobić coś, żeby jakiś był mocniejszy. Także na tyle. Pozdrawiam państwa serdecznie. No i oczywiście do następnego filmiku. Z tej strony Rybka. Trzymajcie się. Cześć wszystkim.